29 września stanę do swojej pierwszej obrony moich dwóch zawodowych mistrzowskich pasów, które zdobyłem na gali DSF Kickboxing Challenge 9. Kamila znam kilka lat. Poznałem go na zgrupowaniach kadry Low Kick. To bardzo solidny, mocny zawodnik, bardzo doświadczony. Znam też styl walki Kamila. Kamil jest bardzo mocno przygotowany fizycznie. Walczy bardzo siłowo, bardzo mocno do przodu. Ale jeżeli chodzi o siłę, to słoń, a nie lew byłby królem zwierząt. Urodziłem się w Rudzie Śląskiej. Jestem z tym miastem związany od dzieciństwa. Jest to miasto typowo górnicze. Jest tam najwięcej kopalń, szybów w całej Polsce. Dlatego jestem z nim związany i bardzo dobrze się czuję ze śląskim charakterem. Myślę, że Kamil to jest typowy zawodnik amatorski. On dużo jeździ po amatorskich zawodach, wygrywał, ale sport zawodowy to jest coś innego. Tu liczy się siła fizyczna i siła charakteru. Dlatego Kamil musi zmierzyć się jeszcze ze mną. Jestem przede wszystkim młodszy od Kamila. Młodszy, bardziej zdeterminowany, chociaż równie mocno doświadczony, bardzo głodny. Głodny sukcesu, głodny tych najwyższych laurów. Moimi atutami jako zawodnika jest na pewno mocny cios, siła fizyczna, ciągłe parcie do przodu, do wymiany i lubię zamykać swoich przeciwników i męczyć ich psychicznie. Kamil to taki zawodnik statyczny. Przyjmuje, pracuje z kontry, jest bardzo silny fizycznie. Jest też doświadczony, ma około 20 kilku walk zawodowych, stoczonych w większości za granicą w Holandii. I tylko, jak dla mnie, to są wyłącznie jego mocne strony. Kamil jest dobrym zawodnikiem, dobrze chodzi na nogach, ale myślę, że nie wytrzyma mojej presji, którą na nim stworzę. Mój klubowy trener Witek Kostka jest trenerem kadry Polski Low Kick, w której jest Kamil, Ruta i myślę, że to będzie też nasz atut, ponieważ trener zna go na wylot i jest rozpracowany w 100%. Jeżeli chodzi o trenera Witka Kostka, to nawet na zgrupowaniu kadry przybija zoną piątkę, mówi Kamil, niech wygra lepsze. Teraz połączyłem technikę bokserską trenera Witka z tym, z wytrzymałością i kombinacjami, które nauczyli mnie w Holandii. I jest to teraz nie do przejścia. Jeżeli chodzi o holenderską szkołę Kamila, to po prostu jest mańka, która pęknie na najbliższej gali. Wracam do jaskini Lwa. Będzie to walka na podwórku mojego przeciwnika, ale takich walk zaliczyłem już bardzo dużo. Jest ze mną bardzo liczna grupa kibiców, także myślę, że będą mnie głośno wspierać na trybunach. Przekrzyczą nawet miejscowych kibiców Kamila. Jeżeli chodzi o pochodzenie Kamila, że on pochodzi tam ze Śląska, gdzie większość osób uważa się za mega twardych, to naprawdę zapraszam tutaj. Tylko pamiętaj, że ty przyjeżdżasz na mój teren, gdzie to ja jestem panem, gdzie ja jestem tutaj królem dżungli i na moją walkę przychodzą setki ludzi, którzy przyjdą specjalnie tylko by zedrzeć głos na mojej walce. Pamiętaj, ten pas jest mój i ten pas wraca ze mną do domu. Szkodą ci, syneczku, że jak wiada do ząbek, to poczujesz śląskie tąpnięcie.